Już za kilka dni rozpoczyna się Bielsko-Bialski Festiwal Kultury Słowackiej. Jest to kontynuacja działań już podjętych w celu promowania szeroko rozumianej kultury słowackiej w Polsce. Festiwal odbywa się dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego. Już dzisiaj pragniemy Państwa zaprosić na Bielsko-Bialski Festiwal Kultury Słowackiej, który odbędzie się w dniach 24, 25, 26 października. Tym razem zaprosiliśmy najznakomitszych przedstawicieli współczesnej literatury słowackiej. Zaproszenie nasze przyjęli Wladimir Bala, zwany alchemikiem współczesnej prozy słowackiej, Vito Stawarski, przedstawiciel znakomitej szkoły opowiadania wzorowanej na Haszku, Hrabalu czy też Kawce. Zaproszenie nasze przyjął również poeta Jan Gawura. Moderatorem tych spotkań będzie Marta Sołczkowa, wybitna znawczyni literatury słowackiej wydawanej po 1989 roku, której wykładu będzie można posłuchać w ostatnim dniu festiwalu w Akademii Techniczno-Humanistycznej. Ale to nie wszystko. Bielski Festiwal Kultury Słowackiej traktuje kulturę jako szeroko rozumianą. Dlatego też dla Państwa przygotowaliśmy ofertę specjalną. I tak w ramach tej oferty w dniu inauguracji festiwalu będzie można wysłuchać koncertu muzyki poważnej w wykonaniu Kwartet Slowak, ale także będzie można zobaczyć wystawy. Na jednej z tych wystaw się znajdujemy. Jest to wystawa Biennale Ilustracji Bratysława 2011. Biennale Ilustracji Bratysława 2011 odbywa się w każdy nieparzysty rok i wśród wystaw sztuki poświęconych dzieciom jest bardzo prestiżową i jedyną tego typu imprezą na świecie. Pełna informacja o programie Festiwalu Kultury Słowackiej znajduje się na plakatach, zaproszeniach, które można otrzymać u nas w Książnicy Beskidzkiej, ale również na stronie www.ksiaznica.bielsko.pl. Szanowni Państwo, jesteśmy pełni dobrej energii, dlatego też tą energią chcemy się dzielić z Państwem. Liczymy na Państwa obecność na Festiwalu Kultury Słowackiej i już dzisiaj zapraszamy. Do zobaczenia w Książnicy.